tracker przeniesiony na balkon. Zobaczcie, słońce świeci i deszczyk pada. On się tak ładnie ustawił teraz. Paweł kończy jego mocowanie do barierki. Ono jest takie tymczasowe, ponieważ pewnie będę musiał go oddać. A czy kupię, to się okaże, w zależności jak przejdą testy. Bo fajnie wygląda i myślę, że warto go mieć, ale to dopiero się po testach okaże. I teraz z niego MC4-kami dostaliśmy przedłużki. Puścimy energię do tego tutaj falownika, mikrofalownika. On jest bez magazynu energii, ponieważ magazyn energii nie jest potrzebny, jeżeli całą energię będę z niego wrzucał do sieci, a po prostu będę ją brał i zużywał od razu w całości. Mam na tyle zużycie energii duże, że jestem w stanie całą tą energię od razu pobierać bez magazynu, a bez magazynu dlatego, bo chciałem sprawdzić przez kilka dni, ile energii da nam 1 lipca taki tracker, żebyśmy zobaczyli wykresy dane. Teraz ważna sprawa. Otóż Paweł, proszę ten drzwi boczne. W jaki sposób MC4 przepuścimy przez tutaj balkon? Do zestawu dostałem coś takiego jak płaskie MC4. Pokazywałem wam kiedyś. One tutaj bardzo ładnie wchodzą i zobaczcie, co najważniejsze. Tutaj są wszędzie uszczelki i od dołu, i od góry. I to po prostu bardzo ładnie jest w stanie przejść po prostu tutaj przez te listwy. Odsuńmy. Dobrze, zamknij te drzwi. Oj, widzicie? To jest lekki luz. To mamy zamknięte. Dostałem 2 komplety przedłużek. Także tutaj przynieś przedłużki proszę stamtąd. Tutaj nie będzie problemu, żeby podłączyć, dojść do tego miejsca. Nie te. One są tam na łóżku położone. Tu mamy oryginalne do urządzenia. Urządzenie, jak widzicie, ustawiło się do słońca. Tutaj jest czujnik deszczu, więc być może za chwilę okaże się, że wyłączy się tracker. Jedne tylko. A to jest komplet. No. Dobra, to otwórz je i podłączymy tutaj do kompletu. Skończyliśmy ustawienia. Tak to na razie idzie. Oczywiście finalnie te przewody muszą być trochę ładniej podciągnięte, ale to jakby w tym momencie nie ma znaczenia. Troszkę może te poprawię MC4, żeby tak nie jechały tędy po obudowie. Otworzył się panel, z powrotem wyszło słońce. I tu mamy podłączony mikrofalownik. Pokazano jaka jest moc w tym momencie. Od 4 minut działa to. Patrzcie, 48 W wysyłane do sieci, ale co najważniejsze, trzymaj to jakoś tak. Tutaj mam informację pełną. W tym momencie jest taka produkcja. Jeżeli przejdziemy, mamy informację o ustawieniach. O, chowa się. O ustawieniach trackera. Jaka jest energia świetlna? I jeszcze energia ze światła. I historycznie tutaj nic nie mamy. Znowu brak połączenia z systemem. Tak? No z tym power streamem, z tym magazynem energii. Aha, bo no, nie potrzebujemy magazynu energii. A mam jakieś takie wykresy dobowe? Produkcji? Były na czymś. Są. To jest dzień dzisiejszy. 0, daj weekend. Widzicie, w sobotę robiłem próby. To było działanie. Dzisiaj jest 4 lipca, święto amerykańskie, także będziemy widzieli od 4 lipca, aczkolwiek teraz jest godzina 18, więc dopiero od 5 lipca będziecie mieć statystyki, ile energii produkuje panel dzięki trackerowi. Do tego mikro falownika możemy podłączyć 2 instalacje, 2 niezależne panele. Ja podłączyłem tylko jeden. Po pierwsze mam tylko jeden tracker. Drugi system mam system zwykłego powieszenia na balkonie, ale już nie mam ani chęci, ani siły go wieszać do testów.
zabezpieczony tu jest śrubą, żeby nie spadł, i dedetkami. No w tym momencie, jak widzicie, znowu się położył na płasko. To nie jest optymalny kąt płaski, no ale tak widocznie w tym momencie z jakiegoś powodu ten tracker uznał. I za chwilę pewnie znowu się ustawi do tego słońca pod odpowiednim kątem. Tu jest czujnik. Najważniejsze dla nas jest zobaczenie, ile energii od 4 lipca dzięki ustawionym panelowi jednemu na balkonie w kierunku na zachód energii produkujemy.